Nowa gospodarka leśna opiera się na hodowli lasu wysokiego, czyli sadzimy drzewa i w całości je wycinamy. Tak jak zboże, tylko cykl produkcyjny zboża to jest jeden rok, a drzewostanu to może być 80 lat. Radio naukowe. Gospodarkę leśną prowadzoną na wzór rolnictwa wymyślono w XIX wieku. Dziś kwestia zarządzania lasami co wycinać, co sadzić, a co zostawić w spokoju budzi ogromne społeczne emocje. W tym odcinku gość, który opowiada o powodach współczesnej potęgi lasów państwowych, upomina się o pamięć ekologiczną oraz mówi, czy potrzebujemy nowego ustroju leśnego Rzeczpospolitej. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe. Działamy dzięki wsparciu na patronite.pl. Ukośnik Radionaukowe. Bardzo Wam, patroni i patronki, dziękuję. Odcinek numer 181. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łącz wiedzę. Radio naukowe w podróży. Jestem u profesora Andrzeja Bobca. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii i krajobrazu Uniwersytet Rzeszowski wcześniej przez lata. Pan profesor był pracownikiem naukowym Białowieskiego Parku Narodowego. Również pracował pan w Instytucie Badawczym Leśnictwa, był nauczycielem technikum Leśnego moc doświadczenia i bardzo dziękuję, że znalazł pan czas dla na radia naukowego. Dziękuję bardzo. To wielka przyjemność się spotkać. Powiem panu, że ciekawe teksty, można wyczytać. Ci ciekawe rzeczy można wyczytać w pana tekstach, bardzo nieintuicyjne. Na przykład to, że bez człowieka różnorodność gatunkowa byłaby w Europie mniejsza. Jak to jest możliwe? To prawda. Mieliśmy trudne położenie w okresie poglacjalnym, w okresie Holocenu. W przeciwieństwie do na przykład Ameryki Północnej, gdzie ta migracja gatunków, które zimowały gdzieś w okolicach Zatoki Meksykańskiej, była znacznie łatwiejsza niż w Europie. Tam układ gór jest południkowy, więc rośliny, w tym również drzewa, z nimi zwierzęta mogły z większą znacznie łatwością. Iść ku północy. Stąd też flora tamtego kontynentu jest znacznie bogatsza od naszej. U nas to się odbywało z dużymi przeszkodami. Na przeszkodzie migracji roślin stawały równoleżnikowe położone góry, Alpy, Karpaty, Morze Śródziemne duże, prawda? Morze Bałtyckie, też odgraniczające Skandynawię od Europy. I dlatego też człowiek niewątpliwie tutaj funkcjonujący ułatwiał migrację. Także to jest jeden moment, który na pewno sprzyjał rozwojowi biocenos, rozwojowi, wzbogacaniu tych biocenos, a więc przyczyniał się do różnorodności biologicznej kontynentu. Ale również, ponieważ Europa to mały ląd, poprzez swoją gospodarkę, tradycyjną gospodarkę wiejską, której początki pojawiły się w okresie neolitu. To jest ta pierwsza albo druga, powiedzmy, rewolucja rolnicza, agrarna, kiedy człowiek nauczył się upraw roślin, zbóż. Wtedy poprzez tę swoją działalność tworzył różne środowiska zastępcze, które gdyby ich nie było, to wówczas flora rozwijałaby się zgodnie z przebiegiem sukcesji ekologicznej. I wiemy, że w naszych warunkach, tym ostatnim stadium rozwoju roślinności w Europie Nizinnej, Wyżynnej, poza wysokimi górami, najwyższymi górami to jest las. I to dominowałyby lasy liściaste. Tam, gdzie gleby znacznie uboższe, to byłyby lasy również iglaste, sosnowe. Ale Przeważającej części kontynentu to mamy korzystne warunki siedliskowe, więc sprzyjające rozwojowi lasów liściastych. I wtedy faktycznie w naszej przyrodzie Europy brakowałoby tych wszystkich elementów środowisk otwartych. To jest w zasadzie zasługa człowieka, że one przetrwały do dzisiejszych czasów i uważane są przez przyrodników. Przez tych, którzy zajmują się ochroną przyrody, również za coś rzadkiego i godnego ochrony. A czy to prawda, że niektórym drzewom lepiej jest poza lasem, w takim właśnie otwartym terenie? Tak, oczywiście. Przede wszystkim należałoby zacząć naszą rozmowę o lesie od zdefiniowania, czym jest las. My jesteśmy przyzwyczajeni. A to nie do... jest tak, że czym jest las, każdy widzi? Tak, dokładnie tak. Każdy widzi, ale nasi przodkowie widzieli las inaczej, bo ten las był inny. Kiedy oni żyli, powiedzmy, 200 lat wcześniej, 300, 500 lat wcześniej, jeszcze wcześniej, to nie były takie lasy, do których my obecnie jesteśmy przyzwyczajeni, do których chodzimy, jeździmy na grzyby. Które eksplorujemy również badawczo lasy z reguły zwarte, wysokie, ciemne, udołu, jeżeli są to lasy liściaste, drzewostany liściaste. Kiedyś las, to jeszcze w niektórych częściach Europy, tak trwało do końca XIX wieku, nawet w Europie Południowo-Wschodniej, w niektórych miejscach, obszarach, nawet jeszcze w początkach XX wieku, tak wyglądało, że głównym Celem wykorzystania lasu, czy głównym sposobem wykorzystania lasu, był wypas i jakieś takie przygodne zbieractwo, pozyskiwanie chrustu, pozyskiwanie również ściółki, wygrabywanie tej ściółki. I lasy, które rozwijały się, funkcjonowały poddane takiemu wpływowi człowieka, na pewno były inne od tych, gdzie nie wolno wprowadzać zwierząt. Taka zasada, od XIX wieku zaczęła obowiązywać praktycznie zasada wyraźnego odgraniczenia lasu od rolnictwa, od użytkowania rolniczego, w tym również pasterskiego. Została wprowadzona stopniowo w zasadzie w całej Europie. No, ale ja rozumiem, że chłopi, rolnicy wprowadzali zwierzęta, gdzieś tam zbierali ten chrust, jak pan mówi, ale to tak sobie bym to wyobrażała, że mogło to być jednak z bardzo ograniczoną głębokością wejścia do tego lasu, a większość, no to jednak była ta właśnie ta puszcza, ta mroczna, ta niedostępna, nie było tak? W obszarach mało zaludnionych, być może na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzieś w północno-wschodniej części. Europy. W prusach, w prusach książęcych. To nawet ślady takich opisów znajdujemy u, u Wańkowicza prawda? na torpach smętka, i on uzasadnia to tym, że mieszkańcy tamtych obszarów, a w zasadzie zarządcy, zakąt krzyżacki, próbowali się odgrodzić od napastliwych Litwinów na przykład tym, że utrzymywali takie puszcze właśnie, ale sądzę, że to raczej był wyjątek niż reguła. Tymczasem zostaliśmy ja sam zresztą długo pracując w Białowieży, to już dawno temu, bo to był koniec lat 80., lata 90. ubiegłego wieku. Uległem takiej narracji, że puszcza Białowieska jest pozostałością lasów pierwotnych i stanowi jakby obraz, czym te lasy były do XIX wieku, czy jeszcze wcześniej. Prawda? Mówiono o tym, jeszcze do dzisiaj słyszymy tego typu wypowiedzi, czytamy takie określenia, sformułowania, że niegdyś całą Europę od Atlantyku po Ural pokrywały lasy, takie jakie dziś widzimy w Puszczy Białowieskiej. Nie mamy na to żadnych dowodów, a wręcz wszechobecność człowieka, fakty archeologiczne, historyczne, raczej sugerują coś innego: że lasy zwarte, knieje, takie ciemne, prawda, takie, o których pani mówiła, to była rzadkość, i jeżeli one występowały, to raczej właśnie w tamtej części Europy, prawda, w północno-wschodniej części Europy. Natomiast na terenie Królestwa Polskiego, na terenie krajów sąsiednich ziemia była bardzo intensywnie użytkowana przez człowieka, również lasy. Dość powiedzieć, że taką główną miarą wartości lasu w wielu obszarach, regionach Europy nie było drewno, tylko wielkość stada, które Mogło się w tym lesie wypasać. Ale to zupełne odwrócenie znaczenia wartości lasu nastąpiło w takim razie. No bo teraz w zasadzie wartość się, jak pan mówi, ocenia z takiej perspektywy gospodarki leśnej, no przede wszystkim tą produkcją leśną. Tak jest. I to jest pomysł tak naprawdę bardzo późny. I o to pana za chwilę zapytam, ale zostańmy na chwilę przy. Puszczy Białowieskiej, bo myślę, że wiele osób, które nas teraz słuchają, zastrzygło uszami zdziwione, jak to przecież właśnie mówi się o Puszczy Białowieskiej, że jest to teren pierwotny. Wiemy, że na terenie Puszczy Białowieskiej były miejscowości, że funkcjonowali tam ludzie, że było tam rolnictwo, więc nie możemy mówić o tym, że to jest las, który jest tutaj od zawsze, czy tam tuż po opuszczeniu lodowca. No ale to nie znaczy, że to nie jest cenny teren przyrodniczo. Pan o tym często mówi, że jest trochę jakaś taka fiksacja na temat tej pierwotności, naturalności. A to nie znaczy, że to musi być absolutnie najcenniejsze. Tak, bo samo pojęcie dzikość, ono niczego nie wnosi. To, że nazwiemy puszczę białowieską, która jest niezwykle cenna, podpisuję się tutaj obiema rękoma pod tym stwierdzeniem, że jest to nasz najcenniejszy obszar leśny. Nasz, również w Europie, w skali Europy, być może i nawet szerzej. Ale ta wartość nie wynika z faktu, że rozwój tego lasu nigdy nie był zaburzony przez człowieka na coś odwrotnego wskazuje właśnie, że ten las był kiedyś. Teraz myślę przede wszystkim o rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego, tego skarbu klejnotów w skarbie, prawda, czyli tej części, która jest objęta ochroną ścisłą od już ponad około 100 lat, przyjmijmy rok 1925 utworzenie tego rezerwatu, to jest 1916 jeszcze w czasie okupacji niemieckiej. A więc mamy bardzo długą historię spontanicznego naturalnego rozwoju, ale również w tym obszarze mamy olbrzymią populację starych, sędziwych dębów, które wszystkie dane, które posiadamy, w tym dane dendrochronologiczne wskazują dosyć jednoznacznie, że te dęby pojawiły się w wyniku zaburzeń, które nie są jakby częścią naturalnego rytmu tego lasu, który dzisiaj obserwujemy. Czyli one stanowią w pewnym sensie pewien taki anachronizm, prawda? Przeżytek, pozostałość po lesie, po obrazie lasu, który już jest nieaktualny. Ten las, gdy te dęby kiełkowały. Wzrastały, musiał być zupełnie inny niż teraz. Dlaczego? Dlatego, że tego teraz dęby nie robią. Teraz dęby bardzo rzadko tam pojawiają się młode osobniki. Z czym to jest związane? Jest to związane właśnie z aktywnością człowieka, czyli procesy naturalne, które dzisiaj obserwujemy, które nas tak bardzo interesują. Jest to również poniekąd wyraz pamięci ekosystemu. Prawda? Ten ekosystem rozwija się w tym kierunku, a nie innym. Jest na tym, a nie innym etapie rozwoju, dlatego, że wcześniej go spotkały takie czy inne zaburzenia. Gdyby jego los potoczył się inaczej, gdyby tam nie było człowieka, to ten las wyglądałby dzisiaj zupełnie inaczej. Ale jeśli przez lata o Puszczy Białowieskiej, jej wartości, mówiło się i argumentowało się o tej wartości przede wszystkim używając tego określenia pierwotność, las pierwotny. To w momencie, kiedy zabierzemy ten przymiotnik, to co nam zostaje? Co takiego cennego, przepraszam, że zapytam tak trochę podchwytliwie, jest w takim razie cennego w Puszczy Białowieskiej? Cała jej historia jeszcze bardzo nieodkryta. Gdy ja zaczynałem pracę w Puszczy Białowieskiej, bardzo bałem się, Jakiejś informacji, czegoś, co wskazywałoby, że było inaczej, bo byłem bardzo mocno przywiązany właśnie do tego mitu, że jest to pozostałość po tych puszczach, które kiedyś pokrywały całą Europę od Atlantyku po Ural, zachowała się tylko ta pozostałość w postaci Puszczy Białowieskiej, a najbardziej w tym rezerwacie ścisłym. Więc, wara z wszelkimi wątpliwościami, odrzucałem. jakimiś odrzucałem. Odrzucałem, tak. Pamiętam swoją, dzisiaj się z tego szczerze śmieję, ale to również pokazuje, jak ideologia, pewien konstrukt intelektualny może być zagrożeniem dla nauki. Pamiętam, gdy mój ówczesny szef polecił mi pomoc w prowadzeniu badań nad węglem drzewnym zachowanym w glebie, w Puszczy Białowieskiej. Był to profesor z Francji. Wybraliśmy się w okolice podcerkwy, to takie uroczysko w Puszczy Białowieskiej i robiliśmy odkrywki glebowe. I ten pan profesor, już nie pamiętam nazwiska, zwracał mi uwagę, wszędzie tutaj jest węgiel, wszędzie tutaj się paliło. Siedliska wilgotne, lasu liściastego. Ja mówię, no jak to? Mówi, no musiał być tu człowiek. To musiały być inne lasy. I był to początek ostrego sporu wtedy, który zresztą trwa do dzisiaj, o przyszłość Puszczy Białowieskiej, o model jej zarządzania tą Puszczą Białowieską. Ja oczywiście byłem zwolennikiem i do dzisiaj jestem objęcia całego obszaru Puszczy Białowieskiej formą Parku Narodowego. Niekoniecznie ochrony ścisłej, ale właśnie Parku Narodowego jako takiego spójnego systemu, kontra leśnicy, którzy wykazywali, czy próbowali dowodzić, że piękno, czy lasy, kontra lasy państwowe, prawda? nie leśnicy, bo ja też w sumie byłem leśnikiem, jestem po studiach leśnych, że piękno, wspaniałość Puszczy Białejskiej to jest zasługa gospodarki, długotrwałej gospodarki leśnej. I ja wtedy, pamiętam, prosiłem tego profesora, żeby, mówiłem, że w tym momencie tego sporu prosiłbym, żeby był pan ostrożny z ujawnieniem tych faktów, żeby to nie zostało zinterpretowane, że ta puszcza jest mało wartościowa. Dzisiaj uważam, że ta moja postawa była taka bardzo naiwna i wręcz wyrażała brak wiary, Nie wiary, ale po prostu stawiała wyżej to, co ja wierzyłem, ten konstrukt nad Faktami. Ale to na pana usprawiedliwienie to z miłości do puszczy było. Z miłości do puszczy, czy z miłości do mojego wizerunku puszczy? Myślę, że najważniejsza jest, tak bardzo lubię pisarstwo Józefa Mackiewicza. Notabene, Józef Mackiewicz był ornitologiem. Niestety, prawdopodobnie zaginął bezpowrotnie. Jego szkic o puszczy Białowieskiej pracował pod kierunkiem Józefa Paczowskiego, pierwszego kierownika. Leśnictwa Rezerwat, czyli pierwotny Białowiskiego Parku Narodowego na początku lat 20 XX wieku. Józef Mackiewicz jest autorem pięknego, myślę, że bardzo prawdziwego stwierdzenia: Najciekawsza jest prawda. I ja właśnie nie wierzyłem, miałem brak zaufania do tej prawdy. Bałem się prawdy. Obawiałem się, że ona może wypaść blado. W stosunku do tego, co sobie wyobrażaliśmy o Puszczy Białowieskiej. I dzisiaj widzę to zupełnie inaczej. Dzisiaj widzę, że ta jej historia, wymaga ona wiele jeszcze pracy poznawczej, historia, która uwzględnia obecność człowieka w Puszczy Białowieskiej, jest o wiele ciekawsza, jest o wiele bardziej fascynująca od tej naszej wizji, tego mitu. Puszczy, która rozwijała się bez udziału człowieka. Dlaczego dzisiaj tak uważam? Dlatego przede wszystkim, że ten mit naukowego, poznawczego punktu widzenia jest jałowy. Nie pozwala nam wyjaśniać wszystkich bardzo interesujących faktów. Na przykład właśnie obecność, strukturę wiekową tych białowieskich dębów. Chociażby. Ale mówił pan o tym, że pojawia się jeszcze ten argument o pierwotności, ale no chyba nie wśród naukowców, prawda? To już jest raczej konsensus, jeśli chodzi o to, że ludzie żyli w Puszczy Białowieskiej. To nie jest żadna sensacja. Nie jest żadna sensacja, ale jest to tak, jakby ten mit został tak mocno jakoś zakorzeniony w popularnej. Recepcji Puszczy Białowieskiej, że on mimo wszystko funkcjonuje nie w gronie naukowców. Szczególnie pomocny tutaj w obaleniu tego mitu. Oczywiście przesłanki bardzo różne i przesłanki historyczne, kartograficzne były dostępne już bardzo dawno, żeby uznać, że ta puszcza była zamieszkiwana i również była użytkowana. Również ten obszar centralny, obszar rezerwatu ścisłego. Ale badania, które. Były w ostatnich latach prowadzone przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach takiego bardzo dużego projektu Forest Biosensing. Wykorzystywały przeróżną, bardzo bogatą metodykę, między innymi narzędzia badawcze, w tym również bardzo nowoczesne, chociażby skany lidarowe. I te skany lidarowe, to jest rodzaj zdjęć bardzo wyrafinowanych, umożliwiają. Odkrycie, ukazanie nam takiej mikrotopografii dna lasu. Tak, drzewa nie przeszkadzają. Drzewa nie przeszkadzają, wirtualnie te drzewa się usuwa, widzimy co jest na dnie, a na dnie lasu pokazuje nam się w niektórych miejscach rezerwatu ścisłego sieć regularnych, prostych linii przecinających się. Coś... Kosmici. Kosmici, <śmici> tak jest. Kosmici, rolnicy. Pytanie, kiedy to było, prawda? Jeżeli tam mamy, znacznie wcześniej wiedzieliśmy o setkach kurchanów na obszarze Puszczy Białowieskiej, to wiadomo, jeżeli są to miejsca pochówku, to na pewno ci przedhistoryczni ludzie nie grzebali swoich zmarłych, w zwartej kniei, tam musia być co najmniej jakieś polany, prawda? No i tak samo z tymi obiektami liniowymi, bardzo licznymi. Na obszarze rezerwatu ścisłego, to również nie mógł być las, bo w żaden sposób no, trudno coś takiego poprowadzić i stworzyć takie deniwelacje. Tylko kwestia teraz wydatowania, prawda? Więc nad tym pracują archeolodzy, historycy, żeby dowiedzieć się. Kiedy w danym obszarze nie było lasu, kiedy ten las znowu się pojawił, i tak dalej. Ale to właśnie pokazuje, jak bardzo kwestia lasów czy puszczy białowieskiej szczególnie rozgrzewa właśnie opinię publiczną. Wiemy, że to jeden z takich tematów, które naprawdę ogromne spory potrafi generować. I ja rozumiem, dlaczego ten mit pierwotności był potrzebny. Bo z drugiej strony. Tutaj oczywiście możemy niuansować, są różni leśnicy i tak dalej, ale generalnie lasy państwowe snują taką opowieść, że bez nas to te lasy by się, nie wiem, no rozsypały, nie, nie, nie działałyby, nie funkcjonowałyby, że gospodarka leśna jest wręcz dla lasu konieczna. Więc rozumiem, że ten mit tak był budowany i umacniany trochę w kontrze wobec tego, Naporu lasów państwowych, ośmielę się użyć takiego określenia. Trudno powiedzieć, co było wcześniejsze. Prawdopodobnie ten mit, mimo wszystko, był wcześniejszy, bo jeszcze lasów państwowych nie było. Profesor Józef Paczowski już pisał o lasach pierwotnych. To kiedy to było? Bo lasy państwowe to zdaje się 23 24... Rok 1900. Tak, ale to były. Jeszcze wtedy tego sporu nie było. To była organizacja służba państwowa. Zresztą również w okresie powojennym w czasach komuny to nie było to samo, czym są lasy państwowe, gospodarstwo leśne, lasy państwowe obecnie. Także lasy państwowe, te współczesne lasy państwowe, które wyłoniły się na początku lat 90. w wyniku ustawy o lasach. One tak naprawdę tę swoją kampanię powstrzymującą zamiary przyrodników, by całą Puszczę objąć ochroną w postaci Parku Narodowego, to one jakby zastosowały w kontrze. Także wydaje mi się, to jest moja ocena z perspektywy czasu, że ich narracja o tym, że są niezbędni do tego, żeby ta Puszcza przeżyła, jest wtórną wobec tej już mocno utrwalonego obrazu puszczy białowieskiej jako lasu pierwotnego. Pozostałości lasu pierwotnego, gdy pisaliśmy do ministra, to był chyba rok 91 rok czy 92 rok ubiegłego wieku, to był taki pierwszy list środowiska naukowego z Białowieży. Występowaliśmy o wstrzymanie dewastacji lasów, który rozwijał się w sposób spontaniczny od czasów ustąpienia lodowca. Z tym, że nie występowaliśmy przeciwko lasom państwowym, tylko przeciwko gospodarce. To był czas reorganizacji w ogóle państwa, gdyby wtedy ówczesny minister środowiska, czy do spraw środowiska, nie pamiętam już jak to ministerstwo, wówczas się nazywało, podaj minister Kozłowski, Stefan, Gdyby minister podjął decyzję o powiększeniu parku, odbyło się to wówczas chyba zupełnie bezboleśnie. Bo lasów państwowych, tak naprawdę tych silnych, jakie mamy obecnie. Czy jeden podpis ministra by załatwił sprawę? Jeden wtedy? podpis ministra i bylibyśmy 30 lat już ciesząc się pięknym Parkiem Narodowym. Bez żadnego sporu byłoby to status quo. Ale to tylko tak na marginesie tego pytania, co było pierwsze, prawda? Czy mit o pierwotności puszczy, czy mit o tym, że leśnictwo jest niezbędne, żeby lasy były? Leśnictwo jest niezbędne do tego, żeby lasy były tym, czym są lasy gospodarcze. Po to Saksończycy w XVIII wieku stworzyli pierwsze szkoły leśne w Europie, zaczęli wymyślili od nowa leśnictwo. Bo wcześniej to tak jak mówiłem, prawda, lasy służyły przede wszystkim jako to miejsce wypasu. Wycinanie wysokich drzew, całych drzew, to była dewiza czy prawo suwerena, króla, wcześniej cesarza czy jakiegoś wielkiego pana. Natomiast lud, pospólstwo, commons, oni mogli pójść do lasu, zebrać chrust, Wycinać odrośla, w ten sposób powstawały te lasy niskopienne, prawda, odroślowe, po angielsku coppice wood. Też bardzo ważne dla zachowania i rozwoju formowania się naszej różnorodności biologicznej. Natomiast w momencie, kiedy znacznie wzrosło zapotrzebowanie na drewno w wyniku rewolucji przemysłowej, XVIII wiek przede wszystkim, Wtedy okazało się, że te niewielkie zasoby leśne w Europie, bo to był okres, kiedy w Europie była leśistość najniższa w ogóle w dziejach, i to wystarczało do tej pory, te lasy, które były, ale rewolucja przemysłowa zwielokrotniła zapotrzebowanie na drewno, i gdyby nie leśnictwo, to nowe leśnictwo, które powstało na wzór rolnictwa, no to pozbawilibyśmy się wszystkich lasów, więc to było bardzo potrzebne. Czyli pan mówi, że to gospodarka leśna w XIX wieku doprowadziła do tego, że lesistość w Europie wzrosła. Tak. To jest zupełnie nieintuicyjne. Z perspektywy osób, które śledzą ten spór, jakoś tam też o tym sporze potem porozmawiamy, ale zasadniczy przyrodnicy. Kontra leśnicy, którzy nic nie chcą innego robić, tylko harwesterami wycinać drzewa. Powiedzenie o tym, że gospodarka leśna doprowadziła do wzrostu lesistości, jest dużym zaskoczeniem, jestem o tym przekonana. Ale inna jest sprawa, jakie były to lasy? Bo też wyczytałam u pana w jednym z tekstów wyraźne stwierdzenie, że leśnictwo co do zasady pewnych gatunków nie chce, bo są. Niewygodne, nieefektywne. Zgadza się. Leśnictwo, gospodarka leśna chce hodować takie gatunki, na które jest popyt, na które jest zapotrzebowanie gospodarki. A więc gospodarka nie potrzebuje na przykład osiki. Bo miękka chyba jest. Bo bardzo. jest miękka, nietrwała, tak jest. Nie potrzebuje lipy. Lipy, która jest niezwykle zacnym drzewem, zacnym piękna gatunkiem, jest. piękna i zawsze człowiek. Darzył wielką estymą. To drzewo na równi chyba z dębem. Tak jest w odniesieniu na, z grabem, prawda? Trudno sobie wyobrazić bardziej leśny gatunek od grabu, lepiej przystosowany do funkcjonowania w zwartych, ciemnych lasach jak grab, na żyznych glebach. Jak przyjechałem do Puszczy Białowieskiej w latach 80. ubiegłego wieku, wówczas leśnicy grab określali mieniem chwast w Puszczy Białowieskiej. Dlaczego? No, zupełnie absurdalne stwierdzenie, bo kwas jest czymś obcym, czymś, co zaśmieca. Tymczasem grab no, był, jak najbardziej jest w Puszczy Białowieskiej, jak najbardziej u siebie, tak samo jak, jak lipa. Tyle tylko właśnie, że gospodarka leśna to jest sztuka, ja mówię, sterowania przepływem strumienia energii słonecznej w taki sposób, by... Procesy asymilacji, procesy fotosyntezy odbywały się przede wszystkim, zachodziły w organizmach tych gatunków, które chcemy hodować, które chcemy pozyskiwać. Więc z punktu widzenia logiki gospodarki leśnej, leśnictwa, tego wymyślonego w XVIII-XIX wieku Na wzór, na wzór rolnictwa. Na wzór rolnictwa, tak. Nawet jest taka piosenka, pamiętam ze studiów, że leśnik nie sieje, a jego drzewa to zboże, tak w skrócie. I rzeczywiście to jest prawda. Wcześniej człowiek brał z lasu to, co mu było potrzebne, pozyskiwał odrośla wegetatywne drzew, które wyrastały z pniaczków młodościętych drzewek i stale utrzymywał przy życiu te drzewa, z których korzystał. Natomiast nowa gospodarka leśna opiera się na hodowli lasu wysokiego, czyli to znaczy, że sadzimy drzewa i w całości je wycinamy. Prawda? Czyli tak jak zboże, tylko ten cykl produkcyjny zboża to jest jeden rok, a drzewostanu w lesie gospodarczym to może być 80 lat, w Szwecji 60 lat, czy jak są jakieś gatunki szybko rosnące, krótkowieczne, czy powiedzmy 140, 150 lat, gdy mówimy na przykład o dębie. Ale co do zasady to jest to samo. Tak jak rolnik nie będzie na polu uprawnym siał perzu rodzimego gatunku trawy czy ostnicy czy innego gatunku trawy, tylko będzie siał odpowiednią odmianę żyta, pszenicy i tak dalej. Tak samo leśnik będzie sadził, odnawiał taki drzewostan, na który jest zapotrzebowanie gospodarcze. Więc w naszych warunkach Gospodarka potrzebuje, czy ceni najbardziej sosnę. Ceni bardzo dąb. Ceni również... rośnie sosna, prosto. Szybko, prosto. Chociaż widziałam krzywe sosny, Zgadza ale się. rzadko je można zobaczyć. Są, są bardzo piękne sosny, takie przysadziste też możemy spotkać sosny solitery. Bardzo piękne, ale te w lasach, no to są takie sosny, jak kiedyś by powiedziano masztowe. Puszcza Białowieska chociażby była z tego... Również znana, że w czasach historycznych za Jagiellonów i później eksportowała drewno sosen masztowych, takich bardzo strzelistych, gonnych. Natomiast właśnie nie jest zainteresowana grabem, bo to drewno trudne w obróbce, twarde, ale po prostu nie ma takiego zapotrzebowania. A obszar leśny jest ograniczony, a więc z punktu widzenia właśnie tej logiki gospodarki leśnej, Wykorzystanie tego obszaru należy optymalizować, czyli sadzić to, co się najlepiej sprzeda. Dlatego też no, gospodarka leśna w nieuchronny sposób modyfikuje, przekształca, kształtuje składy gatunkowe drzewostanów. Jedna z patronek Radia Naukowego, pani Magda, zapytała, czy to prawda, że w Polsce lasy w części to są plantacje zasadzone równiutko od sznurka tuż po wojnie i ich wartość jest mniejsza od lasów naturalnych. Ja bym się tutaj może, pani Magda, jeśli pani pozwoli, skupiła na tej pierwszej części, czyli właśnie, czy to aż tak jest, że te lasy są takie po prostu takie plantacyjki, takie szkółki, tutaj mamy kawałek sosny i tam obszar, tutaj kawałek czegoś innego. No to przecież nie aż tak to wygląda. Jeśli pani pozwoli, taka mała korekta porządkowa. Pani użyła słowa szkółka, i tak ludzie mówią. Szkółki to są te gospodarstwa, czy wydzielone takie gospodarstwa, które służą produkcji materiału sadzeniowego. To, co mamy już posadzone na miejscu, to, 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 to się nazywa upra uprawa, mm. prawda? Uprawa, która później staje się młodnikiem. Więc owszem. Na przykład, na no właśnie sosnę sadzi się według określonego schematu, po to, by uniknąć niepotrzebnych kosztów. Kiedyś robiono to ręcznie, czy z pomocą ciągnionego przez konia maszyny, która ułatwiała sadzenie tych sadzonek sosnowych. Dzisiaj jest to bardziej zmechanizowane. No, ale właśnie efektem jest schematyczna struktura drzewostanów, które powstają w wyniku sadzenia. Niestety. I to jest chyba nieuzasadnione przyrodniczo. I również wydaje mi się, że może również nie jest uzasadnione ekonomicznie. Dominującym sposobem odnawiania sztucznego drzewostanów w lasach gospodarczych w Polsce jest sadzenie. Nie siew, nie samosiew, a sadzenie. No to efektem właśnie tego sadzenia są te drzewostany takie dosyć schematyczne. Ale pani Magda ma dobrą intuicję. Tak, ale to nie wszystkie. Tam, gdzie rzeczywiście realizowano zalesienia na gruntów porolnych, to z reguły tak to wyglądało. I tak również to z reguły wygląda w lasach gospodarczych. Tam, gdzie na przykład dominuje sosna na uboższych glebach, to po prostu wynika z przyjętej technologii. Gospodarka leśna, jako dziedzina gospodarki, no, musi brać, uwzględniać jakiś tam rachunek ekonomiczny. To nie jest specyfika leśnictwa w Polsce, ale w ogóle. Tak to działa, więc zamiast jakiejś tam zabawy w losowość, to jedzie się z maszyną i sadzi w określonej więźbie te młode drzewka. Oczywiście w późniejszym wieku to się zaciera, różnicuje w wyniku prowadzonych tak zwanych cięć pielęgnacyjnych, tę więźbę pierwotnie bardzo gęstą się rozluźnia. Różnicuje się ta struktura z biegiem czasu. Ja się wychowałam wśród leśników, i to, co pamiętam z młodości i wczesnej dorosłości, to niekoniecznie to jest opowieść o tym, że las to jest fabryka drewna, tylko gdzieś tam ci leśnicy pracujący na dole, bo nie miałam do czynienia z żadnymi dyrektorami, to raczej mówili o tym lesie i z pewną czułością, i z tym, że trzeba zadbać o tę różnorodność. Słyszę również o tym, że coraz więcej pojawia się wymagań ekologicznych. To jak to w końcu jest, bo to się trochę kłóci z kolei to, co ja słyszę, kłóci się z tym obrazem, który teraz trochę też przedstawiliśmy i które wiele osób gdzieś tam w głowie marzy, Ci liśnicy właśnie nic nie robią, tylko chodzą z piłami i wycinają. To jak to w końcu jest? Bo to jest pewien paradoks, prawda, że lasy państwowe z jednej strony mają pełnić funkcję gospodarczą, produkcyjną, a z drugiej no mają gdzieś tam nałożone te elementy ochronne czy ekologiczne. Więc, czy to jest wszystko do połączenia? Oczywiście. Tak, jak leśnictwo zostało wymyślone na wzór rolnictwa, to przecież wśród rolników wielu jest takich, szczególnie tych takich tradycyjnych rolników, którzy nie dysponują wielkimi maszynami, nie są po prostu tymi, którzy udostępniają ziemię do produkcji czegokolwiek. To jest wielu ludzi, niestety jest to już. Rasa wymierająca. Mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy ona się odmłodzi i znowu pojawią się tacy rolnicy, ale jest wielu, którzy jednocześnie prowadzą gospodarkę. Rolną, zbierają plony i są bardzo mocno związani z ziemią. Czują przyrodę, cieszą się, kiedy usłyszą turkawkę czy innego rzadkiego ptaka, starają się pozostawiać marginesy pól, żeby miały gdzie pszczoły znajdować dziki pożytek czy inne owady. I tak samo jest w lasach. Znam również wielu takich leśników. Mówiłem, że kończyłem studia leśne. Miałem wspaniałych kolegów, leśników już od pokoleń z rodzin leśniczych i nie mam najmniejszych wątpliwości, że oni las czuli i kochali. I również całą przyrodę, nie tylko tę swoją pracę, nie wycinkę jako taką, no to jest element pracy leśnika, ale również przyrodę leśną. No właśnie, ale jak to połączyć? Bo słyszałem o takich koncepcjach, żeby rozdzielić trochę funkcje, że część powiedzmy. Lasów faktycznie jest w rękach, czy może w zarządzie lasów państwowych i tam się odbywa gospodarka leśna, a część jest, no może niekoniecznie parkiem narodowym, no ale tam się ta wycinka taka regularna gospodarka leśna nie odbywa. Gdzieś tam tereny, na przykład wokół miast, rekreacyjne tego typu rzeczy. Myśli pan, że to jest dobry kierunek? Myślę, że dobry kierunek. Po prostu chodzi o zracjonalizowanie głównych celów, którym lasy służą. Podział sam na lasy chronione, czyli te, które są podlegają obszarowej ochronie w rezerwatach czy w parkach narodowych i lasy gospodarcze to jest dosyć sztuczny podział i nieadekwatny do właśnie tych różnych funkcji, które pełnią lasy. Owszem, formalnie. Nie tylko mówi się, ale pewne obszary lasów gospodarczych mają status lasów ochronnych. Są lasy glebochronne, są lasy wodochronne, ale tak naprawdę one te swoje funkcje spełniają niezależnie od realizowanej gospodarki. One to robią po prostu mimo wszystko. I tak naprawdę to nie oznacza jakiejś istotnej modyfikacji gospodarki leśnej. Natomiast istnieją bardzo różne społeczne potrzeby, zapotrzebowanie na różne funkcje. Dzisiaj mówimy, nazywamy to usługami czy świadczeniami ekosystemowymi. Tam, gdzie jest oczekiwanie, by las pełnił przede wszystkim funkcję banku bioróżnorodności, bo z jakichś względów, przede wszystkim chodzi o to, że do tej pory gospodarka leśna na przykład była bardzo mało intensywna, jakieś zaniedbania gospodarcze, czy nawet możliwość wykorzystania klęski żywiołowej. Zamiast rekultywować taki obszar, który padł ofiarą klęski żywiołowej, jakiegoś silnego wiatrołomu, jest to bardzo kosztowne drewno do spożytkowania wątpliwej jakości, no to stwarza bardzo sposobną sytuację, by taki obszar przeznaczyć właśnie tym funkcjom biocenotycznym, prawda? Czy Czyli jest pani... żeby drewno zostało, martwe drewno jest szalenie cenne biologicznie, jak tak, wiemy. Tak, tak, tak. I wzbogacić właśnie tę sieć różnych obszarów leśnych o ten aspekt, który jest niewątpliwie w deficycie. Nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie. Czy lasy wypoczynkowe wokół miast, tak jak Pani wspomniała? Tutaj też powinny te, właśnie w ramach tej racjonalizacji, również na pewno jest bardzo ważny aspekt ekonomiczny takiej racjonalizacji, bo prowadzenie na równych zasadach wszędzie. Czy na zbliżonych zasadach gospodarki leśnej, myślę, że nie jest do końca racjonalne. Czytałem wiele takich opracowań, że wręcz jest bardziej kosztochłonne niż przynosi ekonomicznego pożytku. Więc to na pewno jest coś, co należałoby zrobić. Ale to nie wszystko. Zaczęliśmy naszą rozmowę od przyznania, że dawniej. Lasy mogły być czymś innym. Tutaj na ścianie wisi obraz Kazimierza Żwana. To taki marynista i pejzażysta z połowy XIX wieku. No, co pani widzi na tym obrazie? To jest pejzaż, powiedziałabym, taki gdzieś tuż za wsią. Tak to widzę o, przynajmniej. Właśnie. Jest droga piaszczysta, kilka wysokich drzew. Przy tej drodze, gdzieś tam w tle widać las, a obok pola łąki dokładnie nie widać, ale. No, ale nie jest to wieś, ale tuż za wsią, właśnie coś takiego, tak to widzę. Tak, a artysta, autor nazwał ten obraz krajobraz leśny. To teraz zrobiłam tak. duże oczy. <laughs> tak. Właśnie zaczęliśmy od tego, że nasi przodkowie i na ten las dla nich był czymś innym. Nie tylko subiektywnie, ale też obiektywnie był czymś innym. Czyli trochę jakby ten las był, tak to zaczynam rozumieć, bardziej rozproszony, ale trochę wszędzie. Teraz mamy takie. Placki. Tu jest miasto, tu jest las, tak? Coś takiego. I ten las się jeszcze rozłazi dzisiaj w wyniku zaniechania w wielu obszarach, tutaj szczególnie na Podkarpaciu, w południowo-wschodniej Polsce, gospodarki rolnej na uborczych się rzadko mówi, że się rozłazi las. Zalesia się, pięknie się robi. Robi się pięknie, tak. Robi się pięknie, z tym, że ten las nie wygląda pięknie. To są zarośla, to są zapusty drzew pionierskich, to są zakrzaczenia tarniny. Trudno się w to dostać. Również w ostatnich dziesięcioleciach lesistość nasza zwiększa się w wyniku tej sukcesji na terenach porolnych. Ale do tego może jeszcze przejdziemy, a tutaj chciałbym nawiązać do tego obrazu Kazimierza Żwana. Więc lasy, tak właśnie jak pani powiedziała, one były bardziej rozproszone, były znacznie bardziej przejrzyste... Były takie transparentne. Dzięki temu, że, czy w wyniku tego, że były często odwiedzane przez ludzi i przez ich zwierzęta. Warto sobie zobaczyć, jak wygląda las, jakie jest miejsce lasu w słowach różnych naszych pastorałek kolęd polskich. Mi przychodzi na myśl taka jedna, nawet jest nagranie na YouTubie. U Zielonej Dąbrowy paśli pasterze Woły. Bardzo ładny filmik. Ale realizator nie znalazł takiej dąbrowy, więc zapożyczył obraz, ilustrację do tej kolendy z jakiegoś westernu. Kowboje siedzą, owszem, pod dębami, bo w Ameryce też są dęby, są woły i ta piękna polska pastorałka. To wesołe. Chociaż z westernami to ryzykowne, bo dużo w Hiszpanii było kręconych z kolei, więc to też. Tak, tak. w Jugosławii również. O tak? To nie wiedziałem. Tak, tak. Winę tu na przykład. Nerdowsko-jugosłowiański film. Czyli te lasy były inne były te wszędzie. Lasy, te lasy były inne, dęby były znacznie bardziej widoczne w krajobrazie, o czym świadczy mapa toponimów mających ważny element dębowy, czyli dąbrowa, dąbrowa górnicza, prawda, dębiny, Dubra i tak dalej, czyli różne skojarzenia z dębem, z dąbrową, z dębniakiem. Jest tego naprawdę mnóstwo to są setki, o ile nie, tysiące różnych faktów geograficznych, miejsc, Uroczysk, wzgórz, miejscowości, którymi usiana jest Polska. Prawdopodobnie też w innych krajach Europy wygląda to podobnie, jak gdyby przeprowadzić taką analizę toponimów rodzimych lokalnych języków. Dlaczego ten dąb jest takim wyraźnym dominantem w strukturze nazw geograficznych? Dlatego, że był po prostu on widoczny. Dzisiaj tych dębów takich rosnących właśnie w tych Niedużych skupiskach, tak jak w tym krajobrazie leśnym Kazimierza Żwana, czy dębów soliterów, jest w Polsce naprawdę bardzo niewiele. A na pewno w ogóle jest chyba znacznie ilościowo więcej dębów, niż kiedykolwiek do tej pory w historii, dlatego, że one zostały skoncentrowane, zagęszczone w tym sztucznym środowisku stworzonym przez człowieka, przez gospodarkę leśną. I dlatego brakuje w naszym krajobrazie. Tych dawnych lasów, które odegrały olbrzymią rolę dla zachowania bioróżnorodności. Okazuje się, że wielu to stwierdza, w wielu publikacjach jest to przyznawane, że te olbrzymie wysiłki również finansowe, projekty polityczne, quasi-polityczne, jak na przykład Natura 2000. Mają bardzo ograniczony efekt pozytywny. Pomimo tego wielkiego wysiłku, tych wielkich nakładów na ochronę przyrody, okazuje się, że bioróżnorodność ciągle spada. Dlaczego? Mnie się wydaje, że jest to jeszcze efekt echo właśnie zaniku tych dawnych siedlisk przyrodniczych, które kształtowały się i były utrzymywane. Przez ten taką zintegrowane wykorzystanie całego krajobrazu. To tradycyjne wykorzystanie krajobrazu, w którym tamte lasy były bardzo ważnym elementem. I wydaje mi się, że to należy również odtworzyć tamtą postać lasu, którego dzisiaj nie ma. Pan pisze o tym, że zanika nam pewna pamięć ekologiczna. Zajmuje się pan właśnie ekohistorią krajobrazu, również wiejskiego, ekologicznego, rolniczego krajobrazu. Upomina się pan o tamten świat, ale mówi pan teraz o tym, żeby może jakoś przywrócić tamte dawne lasy. Ale jak? Jak to zrobić? Chociażby przez promocję ekstensywnego wypasu, bo tamte... Puścić z powrotem do lasów? Niekoniecznie, niekoniecznie do lasów. Owszem... Zwierzęta nie wejdą do lasu, gdzie nie mają czego jeść. Najpierw trzeba by je wypuścić z klatek, wie pan. Oczywiście, ale są, na szczęście jeszcze gdzieś w moim dzieciństwie to ten krajobraz żył. Krowy, zwierzęta wszędzie były widoczne, słyszało się je, czuło. Ich, ja ich to się obecność. strasznie bałam. Jedna taka krowa chodziła za domem babci i zawsze starsza pani ją prowadziła. Bałam się i potwornie. No bo to już było coś. Bo ja już mieszczuchem byłam. No, no. właśnie, to było coś wyjątkowego. I ja jestem jednak znacznie starszy i w tamtych czasach chyba ludzie się nie bali krów, bo to było coś zupełnie zwyczajnego i oczywistego. W każdym razie, nie, nie chodzi tutaj o jakieś zwiększanie skali, ale to co pani powiedziała, tak obrazowo, wypuścić z tych. Klatek, czyli zwiększyć udział naturalnej czy półnaturalnej, zdrowej, ekologicznej hodowli, by te zwierzęta mogły pełnić poza tą swoją podstawową funkcją, że są źródłem zdrowej żywności, ale pełniłyby tę bardzo ważną również funkcję ekologiczną, prawda? Współkształtując krajobraz, również współkształtując rozwój tych takich gajów, tych widnych, bardzo. Estetycznych, myślę, że dla pani pokolenia, dla młodszych na pewno byłoby coś to bardzo pięknego, a obecnie nam tego bardzo brakuje i brakuje również naszej przyrodzie. Zanik tego aspektu, to w moim przekonaniu to jest jeden z głównych czynników zmniejszającej się różnorodności biologicznej, no chociażby wskaźnik pospolitych ptaków lęgowych, obszarów rolniczych. O ile wskaźnik pospolitych ptaków obszarów leśnych ma się bardzo dobrze i w skali całej Europy poprawia się od pewnego czasu. W Polsce jest na stałym dobrym poziomie. To pomimo właśnie tych wszystkich programów mających na celu promocję rolnictwa ekologicznego, ochrony obszarów wiejskich i tak dalej, okazuje się, że te ptaki, które między innymi mieszkają w dziuplach tych drzew nieleśnych bo jedno z pierwszych pani pytań dotyczyło drzew które lubią lasy i tych drzew które nie lubią lasów więc wiele z tych ptaków to są dziuplaki które do swojego rozwoju wymagają otwartego krajobrazu muraw łąk miec i również występujących wśród tych muraw wśród tych łąk na pastwiskach Dużych drzew. To jest dosyć rzadki obraz we współczesnym kraju, krajobrazie Polski. Potrzeba nam nowego ustroju leśnego Polski? Wydaje mi się, że tak nowego modelu zarządzania lasami publicznymi takimi, które są własnością pani, moją, a naszym reprezentantem jest Skarb Państwa. To są te lasy, które są obecnie w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego lasy państwowe. Nie jest dobrą sytuacją, gdy zarządca jednocześnie kreuje politykę leśną. A tak to wygląda w zasadzie od czasów, kiedy do życia powołana została ta instytucja. Powtórzę, to nie są te same lasy państwowe, które były przed wojną. Często się lasy państwowe współczesne powołują na tę długą tradycję przedwojenną. Nie są również tym samym, czym były w okresie powojennym, bo w okresie powojennym to była służba państwowa. To czym są teraz i jak to się stało, że są tak potężną organizacją? Bo mnie też w międzyczasie przyszło do głowy takie pytanie, że może trzeba by organizować wybory powszechne na dyrektora lasów państwowych, jeśli zarządza on de facto jedną czwartą kraju. No w sumie bardzo logiczna konstatacja, ale raczej należy właśnie zmienić ten ustój, bo byłoby to coś zupełnie dziwnego i niespotykanego gdziekolwiek indziej na świecie. To oczywiście żart, ale pokazuje. Tak, rozumiem, ale logiczne, tak. logiczne. Z czego się to wzięło? No to jest jeden z tych śladów, czy z tych pozostałości błędów, które popełniono na progu transformacji. Bieda, również bieda w szeregach służby leśnej, tych lasów państwowych, pokomunistycznych. I no państwo w tamtych czasach, początek lat 90., miało to do siebie, że najchętniej umyłoby od wszystkiego ręce, prawda? Od wszystkich problemów albo niewidzialna ręka rynku, albo jakaś społeczność najlepiej, żeby wzięła sprawy w swoje ręce i załatwiła. I tak postąpiono właśnie z tą strukturą, czy zarządem. Lasów w trakcie dziesiątej kadencji z Sejmu PRL, bo to był jeszcze Sejm PRL w 1991 roku, posłowie wraz z leśnikami napisali nową ustawę. I w ramach tej ustawy stworzyli taką, taką instytucję, taką jej postać nadali, która pozwoliła państwu umyć ręce od odpowiedzialności od wszystkich. Spraw związanych z zarządzaniem, z kosztami prowadzenia leśnictwa w Polsce. Owszem, Wy to załatwicie, czyli ta nowa struktura lasów państwowych to załatwi, ale z kolei leśnicy, ci, którzy to przygotowywali również ze strony sektora leśnego, powiedzieli: Dobrze, tylko my zachowamy tutaj sobie wszystkie. Autonomię. I autonomię, i również korzyści prawda, ze sprzedaży drewna. Czyli możemy wrzucać w koszty to, co wypracujemy. No i tak powstał ten monopolista olbrzym. Pan mówi, że to jest quasi państwowa struktura. Jest quasi państwowa, bo tak naprawdę minister tylko w zasadzie parafuje dokumenty sporządzane przez. taka była praktyka do tej pory, cały czas jest. Minister z reguły się nie zna na polityce leśnej. Tę politykę leśną przygotowują sami leśnicy, sami leśnicy w samej strukturze lasów państwowych powstają schematy, w jaki sposób one powinny być oceniane, jak powinny powstawać plany urządzania leśnego i tak dalej i tak dalej, a minister ze strony rządu nadzoruje, ale to nadzorowanie jest tylko i wyłącznie formalne, więc tak jest to państwo w państwie, również w tym sensie, że interes ekonomiczny jest w dużym stopniu prowadzonej gospodarki leśnej przez lasy państwowe, jest w dużym stopniu ograniczony do interesu ekonomicznego samej bardzo dużej struktury lasów państwowych. Te lasy państwowe posiadają, to też jest ewenement chyba na skalę światową, posiadają swoją potężną firmę, czy będącą elementem tej struktury pr -ową. Był kiedyś przypadek taki bardzo głośny, bo było to coś wyjątkowego w amerykańskich lasach, federalnych, że jeden z dyrektorów jednego z lasów federalnych, lasów narodowych w Ameryce w celach debaty publicznej, która toczyła się, tutaj to było w Kolorado, chodziło o to, czy prowadzić trzebież w lasach czy kontrolowane pożary. Prawda? Trzebież, czyli to jest taka wycinka czyszcząca, taka, taka, coś tak, takiego. Tak, mająca rozluźnić, tutaj chodziło Więcej światła, również, żeby było. Więcej światła, ale tutaj chodziło również o zmniejszenie ryzyka pożarów, prawda? I by przekonać do swoich racji opinię publiczną, ten dyrektor zamówił usługi takie właśnie PR-owe usługi u jakiejś firmy, no i to było wielkim, jego głowa poleciała. To to był to był wielki, skandal, bo tak? to był wielki skandal na skalę krajową. Natomiast u nas własna firma to się nazywa Centrum Informacji Laców Państwowych, bardzo bogata, bo no, finansowana przez same Lasy Państwowe, no, pełni rolę właśnie tego głównego pośrednika między lasami państwowymi a Społeczeństwem. Także zdecydowana większość informacji o tym, co lasy państwowe robią. Ja nie mówię, że robią wszystko źle, że popełniają błędy czy niszczą. Abstrahując od stanu faktycznego, jest czymś nienormalnym, jeżeli zarządca lasów publicznych, czyli pani moich lasów, Źródłem informacji o efektach pracy tego zarządcy jest ten sam zarządca i to jest w zasadzie jedyne źródło informacji, które posiadamy o tym, co się dzieje w lasach państwowych. Czyli oto de facto mamy sytuację, w której wewnątrz samych lasów państwowych mamy konstruowaną politykę, mamy kontrolę wewnętrzną, mamy systemie informacji i to wszystko jest właśnie wewnątrz tych lasów, ale z drugiej strony Same lasy, przynajmniej tak opowiadają o tej swojej misji, widzą się niemalże jako instytucja charytatywna. Kiedyś lasy bardzo intensywnie odpowiadają na wszelkie krytyczne wobec siebie publikacje. Ciekawe, czy na ten podcast również. W każdym razie w odpowiedzi do artykułu na Money.pl, który się jakiś czas temu ukazał, pisała, no tak, lasy państwowe są przedsiębiorstwem niekomercyjnym, samofinansującym się, którego ustawowym obowiązkiem jest dbanie o narodowe leśne dziedzictwo w skali całego kraju i prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej w jednakowym stopniu w całej Polsce. To był argument na zarzut, że istnieją deficytowe leśnictwa, bo istnieją deficytowe leśnictwa. Więc proszę zauważyć, jak lasy państwowe się widzą. Przedsiębiorstwo niekomercyjne, niemalże NGOs, dbanie o narodowe leśne dziedzictwo w skali kraju. Jakby pan może jakoś skomentował takie stanowisko lasów państwowych? No w tej sytuacji, która jest, a dla niej na razie nie ma żadnej alternatywy, jedynie możemy mówić właśnie o tej zmianie czy postulowanej między innymi przeze mnie zmianie ustroju zarządzania Lasami publicznymi w Polsce, no to można powiedzieć, że mają rację, no bo są tym monopolistą, prawda? Że rzeczywiście to, że możemy pójść na grzyby, no to idziemy na grzyby do lasów, który jest zarządzany przez lasy państwowe. Ale zastanówmy się, czy one są tym warunkiem niezbędnym. Owszem, są kraje Europy, gdzie do lasu prywatnego, tak jest chyba we Francji, w większości lasów prywatnych nie można wejść, ale mamy również. Lasy skandynawskie, gdzie mamy równe prawa, albo nawet większe prawa, nawet my, Polacy, pojedziemy do Skandynawii, do Szwecji czy Norwegii, i możemy do lasu wejść, możemy rozpalić ognisko, możemy umówić się z właścicielem lasu i na przykład zapolować na łosia, i podzielimy się tuszą z tym właścicielem, tym łosiem. Nikt nas nie przegoni, dlatego że zbieramy w czyimś lesie grzyby. Lasy państwowe, jako zarządca, to nie jest dobroczyńca, no bo to jest w końcu nasz las, więc my mamy do niego prawa jako współwłaściciele, jako społeczeństwo. Poza tym istnieje ustawa o lasach. Ta ustawa o, o lasach uniemożliwia odlesienie obszaru, prawda? To odlesienie jakiegoś obszaru, czyli zmiany statusu. Danego obszaru z leśnego na nieleśny. Jedynie coś takiego się robi w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, w wyższej konieczności, prawda? Budowa drogi o znaczeniu ogólnopaństwowym to jest jeden z przykładów. Natomiast no, nie ma możliwości, by ten las zniknął. To jakby pan to widział, żeby lasy państwowe zajmowały się mniejszym terenem, czy inaczej je były kontrolowane? Jak to powinno wyglądać? Nie, myślę, że lasy państwowe powinny być czymś innym. Powinny znowu kompetencje. Do zarządzania lasami powinny wrócić do państwa, czyli żeby faktycznym decydentem był urzędnik państwowy i miał do swojej pomocy, do swojej dyspozycji, do wykonywania tych zadań służbę państwową. I wtedy można byłoby oddzielić rolę gospodarczą. Na zasadzie na przykład licencji, które byłyby kontrolowane, weryfikowane przez państwo. Te funkcje gospodarcze, działania gospodarcze w lasach byłyby realizowane przez podmioty gospodarcze, które działają tak jak w całej gospodarce. One oczywiście z uwagi na to, że mają do czynienia z dobrem publicznym, musiałyby uwzględniać ograniczenia, które w danym obszarze obowiązują. Co zresztą Jakieś... częściowo już się dzieje, bo to nie jest tak, że Lasy Państwowe zatrudniają wszystkich na etaty. Nie mają pilarzy, jak kiedyś to było, tylko teraz to są zewnętrzne firmy, na które są wypychani ludzie często za niewielkie pieniądze. To prawda, ale mi nie o to chodzi, mm. bo owszem, za czasów minionych Pilarze obecne firmy Zule, prawda, zakłady usług leśnych były w strukturze jakby lasów państwowych. Tego lasy państwowe się pozbyły, żeby zmniejszyć swoje koszty, ale nie mniej są tym podmiotem również gospodarczym, prawda, bo to one realizują te cele gospodarcze, one sprzedają drewno i one również decydują o Przeznaczeniu środków uzyskanych ze sprzedaży drewna, tego przychodu, a więc określają wysokość zysku, bo pokrywają koszty swojej działalności. Więc mamy tutaj właśnie bardzo ten istotny element gospodarczy, a z drugiej strony taki paraurzędowy, bo one nie są formalnie w strukturze państwa. I dlatego jest to niejasna, nieczytelna sytuacja. I jeszcze raz chciałbym tutaj podkreślić. Że moje od dawna zgłaszane postulaty konieczności zmiany ustroju zarządzania lasami państwowymi w żaden sposób nie jest postulatem dotyczącym własności czy zmiany struktury własności lasów, tych publicznych, prawda? Tutaj często czy to przez. Niezrozumienie, czy może nie chciałbym, żeby tak było, ale może bywa także celowo, jest wykorzystywane to skojarzenie, prawda, nazwy przedsiębiorstwa, czy organizacji Państwowe gospodarstwo leśne, lasy państwowe z lasami publicznymi, a więc z tym fizycznym, przyrodniczym dobrem, prawda, z, z tymi drzewami i tak dalej. roli lasów państwowych nie oznacza zmniejszenia lasów publicznych. Tak, czy chyba... zmiana właśnie usytuowania lasów państwowych, czy przywrócenie tej funkcji zarządcej państwu, czyli stworzenie na nowo służby leśnej w strukturze państwa, nie oznacza w żaden sposób Pozbycia się prywatyzacji, wyprzedaży i tak dalej tego dobra, jakim są lasy, prawda? Drzewa i tak dalej. To w naszym stopniu by pozwoliło na większy wpływ po prostu obywateli, tych współwłaścicieli na funkcjonowanie, na sposób wykorzystania lasów państwowych. Więc nasz głos byłby wtedy, myślę, gdyby za te lasy rzeczywiście odpowiadali politycy, którzy są wybieralni, prawda? To i nasz wpływ na, na lasy, na model prowadzonej w niej gospodarki leśnej, czy ochrony również walorów przyrodniczych byłby większy na pewno. Ten temat wywołuje ogromne emocje. I teraz jestem ciekawa, czy pan. Wie, dlaczego tak bardzo to jest emocjonujące i rozgrzewające opinię publiczną z jednej strony, oraz czy te spory da się rozstrzygać na gruncie naukowym, czy może te emocje są zbyt duże? Bo sam Pan opowiadał o tym, jak e, młody człowiek wypierał w pewnym sensie pewne argumenty naukowe, bo w imię jakiegoś, nie wiem, właśnie swojego wyobrażenia w tamtym momencie wyższego dobra. No pamiętamy tę gigantyczną dyskusję o korników w Puszczy Białowieskiej. No to było okopanie się na dwóch pozycjach. I tylko strzelanie do siebie wzajemne, mam wrażenie. Więc zapytam pana, czy nauka może rozstrzygać? Nie, myślę, że nauka nie może rozstrzygać, bo misją nauki jest poszukiwanie prawdy. Na przykład właśnie poszukiwanie prawdy, dlaczego są stare dęby, a nie ma młodych dębów, albo gdzie sójka sadzi dęby, czy a gdzie mówi, ich nie sadzi. że nauka ma nie stawiać się po jakiejś stronie, tylko dawać argumenty. To ma robić nauka, tak? Dawać fakty. Nauka ma wyjaśniać, tłumaczyć, jak funkcjonuje świat, jak funkcjonuje przyroda. Mówię teraz o naukach przyrodniczych, naukach o środowisku przyrodniczym. Natomiast decydować mają po prostu ludzie, i mamy mieć świadomość o konsekwencjach podejmowanych naszych decyzji. Podam taki przykład. Pod koniec XIX wieku. We wschodniej części stanu Nowy Jork, czy północno-wschodniej części stanu Nowy Jork, w stanie Vermont, tam góry Adirondack, bardzo ładna część pasma pallachów, porośnięte niegdyś pięknymi, mieszanymi lasami. I w XIX wieku ten obszar został no, faktycznie zdewastowany. Wycinka masowa, eksploatacja brutalna. Na potrzeby rozwijających się metropolii, takich jak New York City czy Pensylwania. I w pewnym momencie kongresmeni stanu Nowy Jork stwierdzili, że dalej tak być nie może, a to dlatego, że dzięki tym lasom, dzięki temu obszarowi Nowy Jork ma dostęp do czystej wody. Prawda? Jeżeli tutaj zostaną wycięte te wszystkie lasy, to no, możemy po prostu wyschnąć. Wtedy została przyjęta uchwała, czy ustawa w stanie Nowy Jork o tym, że powstaje rezerwat bardzo duży, coś 3 miliony hektarów Adirondack. I że będzie ten rezerwat, zostanie dziki na zawsze. Prawda? Oni nie wiedzieli, co to znaczy dziki, bo Adirondack wtedy to był obraz nędzy i rozpaczy. To był jakiś kuty drzew, rozjeżdżony strasznie teren, obszar zupełnie wyjałowiony przyrodniczo. I powiedzieli, że to będzie dziki raz na zawsze. A więc podjęli decyzję i zostali wierni tej decyzji po dziś. I dzisiaj Park Stanowy, bo to jest Park Stanowy Adirondack, jest największym zwartym obszarem chronionym w Ameryce poza Alaską, znacznie większy od największych parków narodowych, ale tak naprawdę za tą decyzją nie było żadnych przesłanek naukowych. Z jednej strony był lęk po prostu o nasz ludzki interes jakim była po prostu woda coś niezwykle podstawowego. A z drugiej strony, no, nie wiadomo na ile to było dla nich wtedy ważne, ale w każdym razie tak to zostało sformułowane, że dla przyszłych pokoleń pozostawiamy coś, co będzie zawsze dzikie. Dzisiaj jest to jeden z najbardziej popularnych i cenionych takich obszarów przyrodniczych. Tak naprawdę to z jednej strony model naszej gospodarki tak jak kiedyś to rolnictwo prawda, tradycyjne takie zintegrowane wykorzystanie krajobrazu. Tu nie było celów przyrodniczych, a okazało się, że to była tak naprawdę ta arka, która do naszych czasów doniosła to bogactwo przyrodnicze, które teraz tracimy, dlatego że ta arka się rozpadła jako tamten krajobraz, prawda? Puszcza Białowieska, owszem, była chroniona przez królów przez setki lat, później również przez Carów, ale nie dlatego, że jest to wyjątkowy obszar przyrodniczy, tylko dlatego że był to. Ważny element ekonomii Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tam produkowano niezwykle cenny potaż, smołę drzewną, klepki dębowe, sosny masztowe itd., itd. Łowiono ryby, było rybołówstwo w Puszczy Białowieskiej. Okazało się, że to miało określone skutki, bardzo pozytywne, ostatecznie skutki przyrodnicze. Między innymi król. Władcy chronili celowo dla swojego większego prestiżu, chwały żubra. Tutaj to było wieki przed powstaniem naukowej ochrony przyrody, wiedzy o bioróżnorodności. Ten żubr przetrwał dzięki właśnie decyzjom nie dzięki nauce, a dzięki racjonalnym bo nie można tutaj odmówić racjonalności tamtych ludzi, decyzji i konsekwencji w realizacji danego określonego modelu. Dlatego też no, to od nas tak naprawdę zależy, od siły perswazji, że my tego chcemy. Chcemy na przykład, by Puszcza Białowieska była parkiem narodowym, niekoniecznie rezerwatem ścisłym. Za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego został opracowany taki model ochrony Puszczy Białowieskiej w ramach Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Z bardzo zróżnicowanymi strefami ochronnymi, począwszy od właśnie tego obszaru ochrony ścisłej, większej znacznie niż obecnie, po również obszary, w których można byłoby restytuować takie tradycyjne wykorzystanie lasu, prawda? Również z udziałem wypasu. No i gdzie to wszystko? Utknęło? Gdzieś w komisjach sejmowych. Papiery są, jest, jest pakiet trzech ustaw. Byłem skromnym członkiem tego zespołu, który to przygotowywał, i te prace odbywały się w latach 2006-2007. Miało to pełne poparcie kancelarii prezydenta, ale potem poszło gdzieś w komisję i utknęło. Czy konserwatyści zapomnieli o ekologii? Bo pan pisuje dla pisma Christianitas katolickiego o ekologii. I o ile wiem, to nie jest specjalnie popularne. Jakoś tak jest, że ta ekologia przesunęła się bardzo mocno w lewicową stronę. Dlaczego konserwatyści to odpuścili? Przecież to jest o dziedzictwie. Oczywiście. Ja myślę, że tutaj jest błąd po dwóch stronach. Akurat w tym środowisku tego pisma, które pani zaczęła wymienić. Tam jest bardzo duża otwartość, również na, ale to nie jest powiedzmy mainstream konserwatyzmu. To jest konserwatyzm katolicki, to jest coś innego niż taki neokonserwatyzm, prawda, którym jest też w bardzo silnym stopniu przesycona, nasycona współczesna myśl konserwatywna, w której wszelka troska o przyrodę jest postrzegana no, jako widzi się w tym, Zawsze jakieś działania, właśnie przeciwnika, przeciwnika ideowego, lewicowego, że to jest coś wymierzone przeciwko człowiekowi. A z drugiej strony mamy też wiele tych ruchów zielonych, lewicowych, które podpisują się pod wszelkimi hasłami ochroniarskimi, ale jednocześnie w agendzie tych ruchów są postulaty które bardzo mocno opierają się na takim starym dualizmie, przeciwstawianiu kultury naturze. Przy czym ta natura jest czymś znacznie bardziej wartościowym. Tutaj przychodzi mi na myśl książka, bo ona jest taką symboliczną książką. Była kiedyś tłumaczona też na język polski, Alena Weissmana pod tytułem Świat bez nas. Prawda? To był ten autor amerykański. Między innymi pisze jeden z przykładów tego świata bez nas, to jest Puszcza Białowieska. Ale oprócz Puszczy Białowieskiej to jest wyludniony w wyniku jakiejś tam katastrofy Nowy Jork i kiedyś tam po tysiącach lat staje się on cudowną subtropikalną puszczą. Prawda? Więc wizja przyrody bez człowieka jest czymś najlepszym. Stąd ta niezwykła popularność pojęcia dzikość, dzikie pozdrowienia itd. itd. To rzeczywiście u ludzi, dla których przyroda jest czymś ważnym. Ze względów również kulturowych, ze względów tradycyjnych, jest, po prostu jest czymś oczywistym, że należy chronić. Również dlatego, że jesteśmy za nią odpowiedzialni. Dla tych, którzy wierzą w Pana Boga, który to wszystko stworzył no to jesteśmy odpowiedzialni przed nim on to dla nas stworzył i dlatego my jako obdarzeni rozumem powinniśmy się o to troszczyć więc to jest czymś oczywistym i takie postulaty właśnie przeciwstawiające przyrodzie człowiekowi są czymś nie do zaakceptowania bo, bo ona wywołały czas... konserwatystów takie odrzucenie tej ekologii I To jest prawdopodobnie tak ale to w żaden sposób nie tłumaczy, bo według mnie to nie jest mądre, to nie jest rozsądne, bo to jest działanie w stylu: na złość tobie, odmrożę sobie uszy. Takie kładzenie się rejtanem na przykład przed wszelkimi próbami racjonalizowania systemu produkcji żywności, odejścia od tej masowej, przemysłowej hodowli, która przecież nie tylko jest niebezpieczna dla przyrody, jest groźna dla przyrody, ale jest groźna również dla człowieka. Dla naszego zdrowia, jest też zabójcza dla tradycyjnego rolnictwa, czy dla takiego modelu rolnictwa, który nawiązuje do tradycji, takiego bardziej ekstensywnego, rodzinnego rolnictwa, a które z kolei jest tym głównym, jakby ośrodkiem zachowania tożsamości kulturowej, przecież te środowisko rolnicze. Więc broniąc tutaj tych ferm potężnych, prawda, przemysłowego, w ten sposób. My przyczyniamy się do zaniku tego rolnictwa, które jest jakby podstawą czy jedną z podstaw naszej tradycji, którą jako konserwatyści tak bardzo cenimy i, i która dla nas stanowi wielką wartość. Tecz, jak czytałam pana teksty i słuchałam pana wypowiedzi, to właśnie miałam takie poczucie, że niewygodnie panu jest po jakiejś takiej jednej wyraźnej stronie, że lubi pan być trochę z boku tych podziałów, trochę może ponad tymi podziałami. Ciekawa jestem. Czy dobrze to odczytuję? To raz, dwa. Teraz mam taką intuicję, że to może wynika z tej historii z młodości, że był pan mocno po jednej stronie i do tej pory gdzieś tam wyrzuty sumienia się odzywają, że nie chciał pan uznać tych faktów dotyczących obecności węgla, czyli wcześniej człowieka na terenie Puszczy Białowieskiej. No i trzeci element tego pytania, jak to jest w środowisku, bo osoby, które nie chcą być tak wyraźnie po jednej stronie, czasami mają trudniej. Nie narzekam, chyba nie oczekujemy tego od życia, żeby przede wszystkim było łatwo, bo byłoby nudno. Natomiast nie wiem, czy tutaj jest, czy wyrzuty sumienia? Nie, chyba po prostu jakaś odrobina uczciwości wobec siebie samego. I myślę, że warto też mówić o swoich błędach, by następcy młodsi takich głupstw nie popełniali. To dlatego, także tutaj nie ma mowy chyba o jakimś potrzebnym mi i to chyba też nie jest jakiś, jakaś potrzeba ekstrawagancji z mojej strony, żeby z nikim. Jak najbardziej, wspólnotowość jest dla mnie bardzo ważna, poczucie bycia z innymi razem. Ale nie mogę być razem wtedy, kiedy zaczyna dominować ideologia. Z tym się już no, niejednokrotnie spotykałem. Powiem pani o przypadku dziennikarza który był bardzo zaangażowany w połowie lat 90 w sprawie powiększania parku narodowego. Później gdy ta wizja stała się już bardzo bliska i możliwa do realizacji dzięki nie wiem czy pani słyszała o takim projekcie, programie kontrakt dla puszczy białowieskiej z 1998 roku, kiedy to minister Wówczas na piśmie zobowiązał się, że ten park zostanie utworzony najpóźniej do 2000 czy 2001 roku. I w pewnym momencie ów dziennikarz, który był bardzo ważnym głosem, jego głos był bardzo ważny w tym całym sporze, zamilkł. I no, błagałem go wręcz kiedyś, odezwie się w momencie takiej bardzo silnego, zmasowanego ataku, różnych. Środowisk, w tym również lasów państwowych, one tutaj odgrywały bardzo istotną rolę na ten program, odezwij się i mówi: nie martw się wszystko w porządku, zmieni się władza, i komuszki, bo tak pamiętam, powiedział, komuszki zrobią park. I z taką postawą niestety spotykałem się dosyć często, z której wynikało, czy ja to może tak odbierałem, co dla mnie jest nie do przyjęcia, i jeżeli Słusznie to odbierałem, że to jest taka nieszczerość wobec tego zasadniczego celu, że tak naprawdę chodzi tutaj o coś innego, żeby na przykład zasługi za realizację danego programu nie zostały przypisane jakiejś opcji, z którą ja się nie identyfikuję, prawda? Czy odwrotnie, żeby to zrobili ci, którzy mają objąć władzę i tak dalej. Więc to jest coś, co sprawia, że nasz spór o przyrodę, spór o lasy. Jest w naszej rzeczywistości czymś tak naprawdę wtórnym. Nie wiem, z czego to wynika, ale to jest taka moja intuicja, która sprawia, że te kampanie noszą znamiona przysłowiowej pogoni za króliczkiem, która najlepiej z punktu widzenia jednej i drugiej strony byleby trwała jak najdłużej. A szkoda, że ten temat jest tak upolityczniony, bo przecież. Las jest dla nas wszystkich. Chyba Oczywiście. Tak. Zakończymy. Profesor Andrzej Bobiec, dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. Radio Naukowe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Wasze komentarze, jak zawsze, bardzo, bardzo, bardzo mile widziane, tym bardziej, że jak mówiłam na początku tego odcinka i też w jego trakcie no jest to temat, który naprawdę potrafi rozgrzać do czerwoności opinię publiczną. I ten odcinek przywiozłam dla Was z podróży z Rzeszowa, w ramach naszej właśnie podróży radionaukowego, bo jesteśmy podcastem mobilnym. Nie nagrywamy tylko w Warszawie, gdzie mieszkamy, ale właśnie z mikrofonami wędrujemy po kraju i zbieramy rozmowy z naukowcami. Jeśli chcecie wesprzeć taką działalność, to zajrzyjcie na patronite.pl ukośnik radionaukowe. A w kolejnym odcinku efekty szybkiej wyciągnięcia do Łodzi będzie to opowieść o architekturze i architektach. PRL. Myślę, że wielu z was, nas odnajdzie się w tej rozmowie. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!